Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy z BMS-a 3S można zrobić 5S. Oczywiście rozpatrujemy to tylko na przykładzie tego BMS-a, do innych BMS-ów raczej to nie będzie mieć zastosowania. I tak, tutaj mamy BMS-a 3S, tutaj mamy BMS-a 4S, a tu mamy BMS-a 5S. No i teraz przyjrzyjmy się różnicom. No na pierwszy rzut oka widzimy, że różnią nam się tutaj tymi zworkami, ale to nie jest jedyna różnica. Następna różnica jest tutaj, w tych zworkach. Jak widzicie, tutaj w ogóle nie ma zworek. Tutaj jest w tym miejscu, a tutaj jest w tym miejscu. To zrobię jakieś print screeny i Wam to wrzucę dokładnie, o co chodzi, w której wersji. No i teraz przeróbmy sobie, powiedzmy, ten 3S na 5S. Zobaczmy, jak to wyjdzie, czy to będzie działać. Ale to wszystko po króciutkiej reklamie. Zanim przejdziemy dalej, chciałem zaprosić na króciutką reklamę. Porozmawiamy sobie o składaniu płytek przez PCBWay. Czyli mamy do wyboru trzy opcje, czyli PCBWay dostarcza wszystkie części, klient dostarcza części lub combo, czyli trochę klient dostarcza, trochę PCBWay. Wybieramy sobie, ile stron chcemy mieć płytkę, czy chcemy mieć części po obu stronach, czy tylko po jednej stronie, czy na górze, czy na dole. Ilość płytek, czy trzeba zwracać uwagę na jakieś komponenty wrażliwe. Ilość wszystkich części, ilość części SMD, ilość takich bardziej złożonych części, ilość części przewlekanych. Także polecam tą stronę, jeżeli chcecie sobie zamówić takie całe płytki. Dziękuję. To akurat nie w przypadku tego 3S. Ten moduł jest pokryty lakierem, jak również te tutaj poniżej rezystory i zworki. Także trzeba to usunąć. No i żeby z 3S zrobić 5S, po prostu usuwamy wszystkie zworki. Czyli tutaj jest, mamy najprostszą sprawę. Koszyk sobie wykorzystamy, ten, który był wcześniej w filmie o balanserze z odkurzacza. Dobra, mamy to polutowane. Wyciągniemy z tego stojaczka, bo tutaj jeszcze nam zwarcie zrobi. To sprawdźmy sobie, czy zabezpieczenie przed przeładowaniem działa. Tutaj mam ogniwa, one są prawie naładowane. To mają po 4 V. A jedno jest bardziej naładowane. I to właśnie bardziej naładowane ustawimy na tym kanale, który tak jakby odblokowaliśmy, na jednym z nich. Mamy ustawione 21 V, jakiś tam prąd 2 A i zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie na BMS-a. Właśnie na tym kanale, co daliśmy najbardziej naładowane ogniwo, on już balansuje. Tu widzimy, że odcina całkowicie prąd. Zobaczymy sobie, czy na tym oryginalnym, który był oryginalnie 5S, też to tak się zachowuje. To odepnijmy zasilanie. No, BMS dalej działa. Zobaczmy, co on tam wyczynia. BMS sobie jeszcze troszkę mryga, zostawimy go tak, jak się uspokoi, to sobie jeszcze pomierzymy raz napięcia. Potem podepniemy oryginalne 5S i zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało. Minęło z pół godziki, sprawdźmy sobie napięcie. 4,17, no prawie 4,18, to jest dopuszczalna odchyłka do tego typu BMS-a. Czyli widzimy, że zabezpieczenie nam zadziałało. I żeby sprawdzić zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, wsadzę takie ogniwo, takie szrotowate. Ono tam nie ma żadnej pojemności, powinno zaraz się wszystko wyłączyć. 3 ampery. 4.
Kurde, MOSFET parzy. Coś tu jest nie halo. Dobra, BMS wymieniony. I co mamy 0 V? Czego? No tutaj te MOSFETy są zwarte. Dlatego się grzał ten jeden francak. One tam są równolegle. Czyli ten się grzał, czyli jego wypieprzymy i zobaczymy, czy się poprawi. Dobra, to już zwarcie nam zniknęło. Ten jest padnięty. W tym oryginalnym grzeje się ten układ. To nie wiem, to pewnie już nic z niego nie będzie. Na MOSFETy się przyda. Lutujemy z powrotem tamtego. Teraz sprawdzimy sobie zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Tu mamy ogniwa 3,7, 3,7, 3,7, 3,7 i 3,4. Czyli praktycznie wszystko rozładowane, ale to jest najsłabsze ogniwo i to najsłabsze ogniwo jest tutaj na tym kanale, który odblokowaliśmy. Więc zrobimy sobie jakieś tam obciążenie i zobaczymy, czy nam to automatycznie wyłączy. No i wyłączyło się, jeszcze sprawdźmy sobie napięcia. Mamy 3,1, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, czyli ten ostatni kanał wyłączający działa, ten, który odblokowaliśmy. Czyli wszystko jest ok. Czyli po wielu bojach, trudach udało się udowodnić, że można przerobić BMS 3S na 5S. Co prawda nie porównaliśmy do działania z oryginalnym, bo się w międzyczasie zechlał. Ale skoro nie przeładował ogniw, to znaczy, że wszystko jest w porządku. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.